Witam wszystkich, z tej strony Pani Informatyk. W tym poradniku przedstawię laptop i rozbiórkę tego laptopa, o którym już mówiłem w filmiku o pamięciach RAM do laptopów, o wymianie pamięci RAM w laptopach. Czy jest to Hasse Q540S? No, pierwszy raz się z tym laptopem spotkałem, trochę tam pogooglałem o nim. No i jest to laptop, który był swego czasu dostępny w Biedronce, pewnie w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Wyposażenie tego laptopu to Intel Celeron 550, 512 MB DDR2, 80 GB dysku, dysk SATA, napęd combo, czyli napęd odtwarzacz DVD i nagrywarka CD. Wielkość matrycy 13,3 cala, 4 razy USB. No i co takie największą wadą się wydaje, to brak Wi-Fi wbudowanego oraz brak podczerwieni. Co ciekawe, podczerwień jest miejsce na tą podczerwień na obudowie, jest zaznaczone, że jest, natomiast po rozbiórce tego laptopa okazało się, że tam po prostu nic nie ma z drugiej strony. Tak samo na klawiaturze jest możliwość uruchomienia Wi-Fi, no ale to się nie udaje. No, nie udaje się, ponieważ nie ma wbudowanego karty Wi-Fi. Tak wygląda ten laptop. Sorry, że ekran jest taki brudny. Tak go dostałem. Dostałem go w celach naprawczych, że tak powiem. W ogóle się nie uruchamiał. Po naciśnięciu przycisku włączenia świeciła się ta lampka z power. Świeciła się przez moment lampka dioda z dysku, no ale w ogóle nie było słychać wentylatora ani dysku. Nie miałem właśnie za bardzo pomysłu, co może być przyczyną tej awarii, no ale postanowiłem rozebrać ten komputer, zobaczyć jak on wygląda w środku. No i tutaj widzicie na tym zdjęciu laptop od spodu. Baterię już wyjąłem. Co trzeba wykręcić? Trzeba wykręcić te wszystkie śrubki oraz tutaj śrubkę, która tutaj z tej klapki osłaniającej dysk, i trzy śrubki osłaniające tutaj układ procesora oraz pamięć RAM. Zacząłem od wykręcenia oczywiście tych trzech śrubek tutaj. Jak widzicie, tutaj już pamięć RAM wyciągnąłem, tutaj jest bateryjka z BIOS-u. Następnie wykręciłem tą śrubkę, zdjąłem tą klapkę. Ukazał się dysk w takiej obudowie. Aby go wyciągnąć, trzeba było tą śrubkę wykręcić oraz tutaj. Następnie po wyjęciu dysku trzeba wykręcić tą śrubkę i tą. Po wykręceniu już tutaj tych wszystkich śrubek, tutaj tej śrubki także, tutaj tej, tutaj tych wszystkich. Tutaj też jest, ale jej nie trzeba akurat wykręcać. Po wykręceniu tych wszystkich śrubek obudowa wychodzi w miarę sprawnie. Z tyłu są jeszcze dwie śrubki. Tutaj mam zdjęcie, jak od tyłu wygląda ten komputer. No jak widzicie, tutaj jest taka zaślepka, z tej strony już ją zdjąłem. Zaślepkę zdejmujemy, no i wykręcamy śrubkę.
Ogólnie są dwa typy śrubek w tych laptopach. Jedna większa, jedna mniejsza. Tak więc nie ma problemu, że da się jakoś, żeby coś pomylić. Ogólnie te większe są wszystkie na zewnątrz, a te mniejsze są w środku. Tak wygląda ten laptop od spodu po zdjęciu obudowy. Ona jak wykręcimy wszystkie śrubki oraz wszystkie śrubki, jeżeli wykręcimy, to nie ma problemu później ze zdjęciem tej obudowy. No i tutaj widzicie układ chłodzenia. Tutaj pamięć RAM, jeżeli byśmy chcieli dołożyć procesor, także z tego co wiem, można go zmienić. Tutaj wystarczy śrubkę wykręcić, wyciągnąć go. No i oczywiście później tak samo włożyć, zakręcić, zabezpieczyć. No i ten układ chłodzenia ponownie podłączyć. No i co się okazało, jeżeli chodzi o problem, z którym ja tutaj się akurat borykałem w tym laptopie. No, prawdę powiedziawszy, nie wiem do końca, co było problemem. Ja rozebrałem ten laptop na części pierwsze. Wyjąłem wszystko, łącznie z bateryjką z BIOS-u. Oczywiście bateryjkę wyjąłem na samym początku i sprawdziłem, czy to nie to. Natomiast wyjąłem wszystkie elementy, rozebrałem go na części pierwsze, złożyłem ponownie, no i komputer zadziałał. Także ciężko mi tutaj powiedzieć, co było dokładną przyczyną. W każdym bądź razie dalej ten laptop działa. Tak jak mówiłem, jest on rzadko spotykany w polskim internecie, ciężko znaleźć. No, nie ma zbyt wiele informacji o nim. Na YouTubie, z tego co widziałem, po polsku nie ma żadnego filmiku dotyczącego tej firmy czy tego modelu laptopa, dlatego postanowiłem go Wam pokazać. Wydaje mi się, z tego co wyczytałem, to on kosztował 800 zł w Biedronce, jak właśnie był sprzedawany. No i za tą cenę ten sprzęt nie jest zły. Brakuje na pewno tej karty Wi-Fi, gdzie teraz to już jest praktycznie standard. No chociaż no 4 lata temu to jeszcze nie musiał być aż tak popularny. I to było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, zostawcie komentarze. Subskrybujcie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.